Cześć, z tej strony Piorun, naczelny inżynier w tej miejscowości. Mam tu odpalonego Cyberpunka 2077 i chcę zrobić taki test, że zaraz... powiem tak, że wyjdę sobie, powiem wam szczerze, z gry. Gra jest odpalona w tle. I zobaczymy, jakie temperatury mamy. To tak. Karta graficzna 73 stopnie. Wentylator tylni 2000 obrotów. No i procesor. Powiem szczerze, no nie jest takie kijowo, każdy mówi, że tak Cyberpunk obciąża komputer. No ten dysk to tutaj jest błąd czujnika, dlatego pokazuje 100 stopni, ale to no bez jaj. Dobra, a zobaczmy, jak to wygląda w samym komputerze. Sobie doświetlanie włączę. A. Nie jest tak tragicznie, powiem wam szczerze. Dlatego mam otworzony bok obudowy, żeby chłodziło się. Nie wiem, z karty graficznej czuć, że idzie ciepełko fajne. O! Wiatraczki karty się obracają. A nie jak niektórzy twierdzą, że w systemie Linux Ubuntu, czy ogólnie w systemie GNU Linux, że sterowniki coś tam są pochrzanione w Radeonach, że wentylatory się obracają. Powiem szczerze, chyba wszyscy zapomnieli, że w Radeonach jest tak, że jeżeli temperatura karty wzrośnie do 52 stopni, to dopiero te wentylatory w niektórych modelach się załączają. Powiem szczerze, według mnie nie jest kijowo, jeżeli są takie temperatury, jakie wam pokazuję, no bo są, no to bez kitu dosłownie. Nie jest kurde tragicznie, jak każdy mówi. To jest bardzo malutki komputerek, który jest upchany na maksa. O, tu mamy ten dysk Seagate Barracuda. To jest ten model dysku, tam macie pod spodem. Na kopie zapasowe Timeshift. Więc ja na tym komputerze swoim z Ubuntu gram w Cyberpunka 2077 i powiem wam szczerze, nie jest tak kijowo, jak każdy mówi. Wystarczy sobie po prostu otworzyć obudowę w komputerze i tyle, i macie po problemie tak naprawdę. No dobra, zrobimy krótką dalszą rozgrywkę. Jesteś kurewsko popularny. Gdzie my mamy iść? Tam. O Boże! Granaty mamy? Nie, nie mamy. Mamy tylko broń. Kurwa, ile ich tam jest? Gdzie on tam siedzi? Osłaniaj mnie przez chwilę! Ściągnięty? Dawaj, Johnny! Johnny Silverhand? A. Shit! Kryje się, kryje. Kawałek sobie zrobimy Cyberpunka. Więc... Skupcie się do cholery! Tu jesteś? Już gonimy. Dobra, tutaj iść. Spadam. Kurwa, nie będzie z nich co zbierać.
Czekajcie, gdzie my tu mamy? A tu, a tu. Shit! Chwila, kurwa, ludzie. Shit! Tak, chcę się bawić, wiesz? Bo jestem zarąbisty, jestem Johnny Silverhand. Kurwa. Ale rozwal. Wal się. To się nazywa, a tutaj mamy iść. To się nazywa rozpierducha. Jesteśmy ten w wspomnieniach Johnego, gdzie on tutaj, o kurde, tu jest zamknięte, gdzie on tutaj po prostu ten V udostępnił swoje wspomnienia ten kolesiom z Pacyfiki i przeglądają chip w jego głowie i to są wspomnienia Johnego. Szybko wskakuj do windy. No dawaj ta, dawaj ta. Może się, że na dole też będą na nas czekać. Będzie młyn! Możesz ty. Dobre, powiem. Czeka na mnie w samochodzie. Kto? Media, nie znasz. Piękne! Co jak co, ale no. Gdzie on tam się jeszcze strzeliwuje ze śmietnika? Gdzie on tam jest? A, tam jest. Ja już co podejdę do niego. Jaki kretyn. A tu są. Jakie pały. No siema. Uff. Shit! Leżeć! Piorun elektryk nigdy się nie poddaje. Tu się w tym gnacie kończą naboje kiedyś? Nie, bo ja wolę strzelać. Dobra, on tam gdzieś poszedł. O, idzie jakiś żul. Ja pierdzielę, ale szambo. Z Arasaki. Kolesie. Są za nami. Shit. To Arasaka. Czyli, powiem szczerze, czyli jednak gówno w holu nie podziałało. Idź się, utop. Dobrze, dobrze, chodź tu, chodź tu. Ale szambo. No dobra, to kogo mamy wyciągnąć z Arasaki?
Alt Cunningham. Netranerka z ITS. Mhm. Ach tak? Na pewno przewieźli ją do wieży. Coraz lepiej. Jak niby chcecie to załatwić? Macie jakiś plan? Chcemy odwrócić ich uwagę. Zrobić trochę szumu. Zagramy Arasace pod samym oknem. Tak, że wylecą szyby. Wszyscy zapamiętają ten koncert. O ja pierdziele! Cały czas nagrywasz? Tak, a co? Chcesz powiedzieć parę słów do kamery? Aha. Rób swoje i nie wchodź mi w drogę. Dobrze znasz tego Dobsona? Nie, a co? Nie podoba mi się. Media przynoszą pecha. Co? Może się tak pechowo złożyć, że ktoś zobaczy nagrania, na których włamujemy się do Arasaka Tower. Będziemy się tym martwić, jak stąd wyjdziemy. No dalej, nie mamy dużo czasu. Jestem podostrzelony! Teraz musimy się zająć się wzięć. No siema. O, w mordę, ale jaja. Jesteśmy w Arasaka Tower, przyszliśmy wam postawić gówno w holu. Tak, może se tym wiesz. Już dowiedzieli się, że tu jesteśmy. Dupa zbita. Mhm. Kurde, ale jaja. Trzeba się przemieszczać dynamicznie. Do. No się. A, to on swój. Ja pierdzielę, można się naprawdę. Dobra, dasz radę, Johnny, kurde. Gdzie te cholerne posiłki? W twoim tyłku. To są posiłki? Bez kitu. Powiem szczerze, jak ja bym miał spluwę taką jak Johnny, to bym sobie, kurde, mógł walić tak do każdego. Nie wiem, zrobię tą całą misję, chyba wam powiem. Łba nie ma. Wykrętynie! Osłaniam cię! Chcecie się bawić? No się ma! Jakiś robot ochronny. To se kurde podziało. Ja pierdzielę, jak w tej Arasaka Tower to chyba barany siedzą. Ale tu cimnia, widać, że prąd wyłączyli, bo tanio.
No to walka już się dawno skończyła. Czekajcie, to ja mam znaleźć. Że przydałby się czołg. Co robimy? Otwórz drzwi. Spróbuję. No kur, masz. Grubo. Teraz widzę. Zapomniałem o tym. Co jest? O, w mordę, robot. To nie tu. Nie chcesz jej teraz przeszkadzać. Co zrobiliście z Alt? Pracuję nad projektem swojego życia. Zejdź mi z drogi. Bez głowy. Alt. Tylko tyle możemy zrobić. Nie zmieniam. Ona nie. Johnny! Zostaw go, chcesz go zatłuc na śmierć? Musimy iść! Johnny! Ona nie żyje! O ja pierdzielę. To było mocne. No. Nie powiedziałeś mi wszystkiego, Alt. No, na przykład czego? Że byliście razem. Że to ona stworzyła Soulkillera, że nie żyje. Jak ma nam niby teraz pomóc? Z zagrobu? Nie umarła. Udało się uciec. Widziałem ciało. Alt przeniosła się do sieci. Kiedy się o tym dowiedziałeś? Alt trochę później nawiązała ze mną kontakt. No, i co powiedziała?
że jest uwięziona w sieci Arasaki, ale nie mogą jej skrzywdzić i że nie powinienem już jej więcej szukać. I co zrobiłeś? Na początek zorganizowałem 2 ładunki termonuklearne. I wróciłeś do Arasaka Tower. Voodoo Boys wierzą, że Alt jest teraz za Blackwallem. Tam, gdzie nikt nie może jej dosięgnąć. I Brigitte jest gotowa przedrzeć się na drugą stronę, byle tylko nawiązać z nią kontakt. Trochę się to przerasta, co? O, w mordę. Powiem szczerze, pierwszy raz zrobiliśmy totalny młyn w Arasaka Tower. Udało się. Tak. Wyodrębniliśmy odpowiedni fragment engramu Silverhanda. Jesteśmy gotowi do nawiązania kontaktu z Alt. Musimy zejść głębiej. Dalej nie ma już żadnych granic. Poza Blackwallem. Niewielu udało się przedrzeć na drugą stronę, ale nikt stamtąd nie wrócił. Ona będzie pierwsza. Ja wywiązałem się z umowy. Teraz twoja kolej. Zanim przejdziecie przez Blackwall, usuń konstrukt Johnnego. To nie my przejdziemy przez Blackwall. Ty przeniesiesz kod na drugą stronę. Nie, no zajebiście. W tej chwili chyba nie bardzo mam inne wyjście. Idź. Jak mam przejść na drugą stronę? Brigitte? Nie, no nieźle. Halt. Johnny. Nie możesz tu zostać. Alt Kaniga. Porozmawiamy. Spokojnie. Ja z nią pogadam. Johnny. Skoro przekroczyłaś Blackwall, żeby się ze mną spotkać, to znaczy, że między nami wszystko w porządku. Rozpoznałam kod twojego engramu. Nie wiem, po co tu jesteś. O ja pierdziele, mocne, mocne, mocne. Wdzięczyć się za uwolnienie Zarasaka tam. V, to jest Alt. Najlepsza netrunnerka w Night City. Alt, to jest V. Musisz uratować mu życie. Jaką cenę będę musiał zapłacić za uratowanie życia? Propaganda Network musi skutki. Wydaje ci się, że jestem demonem, z którym podpiszesz pakt. Nie mam pojęcia, kim jesteś. Wiem trochę o tym, kim byłaś. I że Johnny był dla ciebie ważny. Ale ze mną nie masz nic wspólnego. Dlatego pytam o cenę. Nie mogę ci pomóc. Nie możesz czy nie chcesz? Mogłabym spróbować, ale nie mam dostępu do tak zaawansowanej technologii. Jak to? Przecież to ty stworzyłaś Soul Killera. Mój program ma niewiele wspólnego z tym, co potem zrobiła z nim Arasaka. No dobra, a Mikoshi jest dostatecznie zaawansowany dla ciebie? Gdybym mogła dostać się do Mikoshi, już dawno przestałoby istnieć. W takim razie deal wygląda tak. My wpuścimy cię do Mikoshi, a ty pomożesz mi. Umowa stoi? Co konkretnie możesz dla mnie zrobić? Jeśli użyję Soul Killera z Mikoshi, staniesz się konstruktem i będę mogła rozłączyć twoją sieć neuralną i członek. Później wgram twój engram z powrotem do ciała. Okej. Okay. Czyli mamy plan. Jak zamierzasz dostać się do Mikoshi? Stworzyłam cały... Mam plan. Schrzanie go sam. Ale jaja, kurde ludzie, to teraz się dobry cyrk zacznie. Haha, dobrze. Zgadzasz się? Tak.
Jeśli znajdziecie dojście do Mikoshi, przygotuję program, który pozwoli poruszać się w ich sieci. Kiedy będę już gotowy, jak mam się z tobą skontaktować? To adres BBS, przez który możesz bezpiecznie ze mną rozmawiać. A co z Voodoo Boys? Pozwolą wam odejść. To część naszej umowy. O, w mordę, powiem tyle. Ja pierdzielę. Będzie ostro. No i dobra. Voodoo Boys. Jednak wyszedłeś z tego żywy. A co, spodziewałaś się trumny? Nie bierz tego wszystkiego tak osobiście. Chodziło nam tylko o konstrukt Silverhanda. Ty wplątałeś się w to przypadkiem. I dlatego postanowiliście mnie oszukać? Czy może tak robicie interesy? Izalt, też spróbujesz? Będziesz mnie teraz pouczać? Wolałbym raczej wyrównać z tobą rachunki. Lepsza okazja pewnie się nie trafi. Daruj sobie. Alt może i chroni cię w cyberprzestrzeni, ale teraz jesteś na moim terenie. Właśnie wychodziłem. No i dobra, powiem wam, ludzie, że niezły kawał. Cześć, co tu jest? O co tu chodzi? Powiem szczerze, niezby Saigon. No dobrze. I tu skończymy. No, wyrzuć to wreszcie z siebie. Przecież widzę, że coś ci chodzi po głowie. Cały czas próbuję się rozgryźć. Chcę wiedzieć, z kim mam do czynienia. Na początku myślałem, że po prostu masz pecha, ale obserwowałem cię i już wiem, gdzie tkwi twój problem. Jesteś chłopakiem z Badlandów i całe życie polegałeś na wsparciu rodziny. Night City stały. Sporo wiesz na temat mojej przeszłości. Miałem przebłyski twoich wspomnień tak samo jak ty moich. Wkurza mnie, że nasze wspomnienia się mieszają. Ten cholerny chip jest najgorszym, co mi się w życiu przytrafiło. Nie zapracowałem sobie jeszcze na pierwsze miejsce na liście. Zrozumiały dupek jest problemem, ale nie największym. Ja umieram. Śmiesz przed stawanie się kimś innym. Nie zasłużyłeś sobie na taki los. Boisz się śmierci? Boję się straconych szans. Jak w Arasaka Tower. Jak widzisz, wyszedłem z tego. I jeszcze z nimi nie skończyłem. Nie. Ty po prostu nie możesz znieść braku kontroli nad wszystkim wokół. Nie bądź śmieszny. Kiedyś cały świat kręcił się wokół Silverhanda. Teraz nikogo nie obchodzisz. Powiem ci, dlaczego chcę zniszczyć Arasakę i powiem to tylko raz. Chcesz usłyszeć? Tak. Powiedz. Widziałem, jak korporacje zabierają farmerom wodę, a potem ziemię. Jak zmieniają Night City w maszynę do łamania ludzi. Do drenowania ich z pieniędzy, ze szczęścia, z marzeń. Od dawna kontrolują nasze życie, a teraz chcą sięgnąć po nasze dusze. Jeśli dobrze się zastanowić, to możesz mieć rację. Wi, gówno wiesz i gówno rozumiesz.
Ja wydałem im wojnę nie dlatego, że uwiera mnie kapitalizm i nie z żalu za dawną Ameryką. To jest wojna ludzi przeciw systemowi, który wypchnął się spod kontroli. Walka z pierdolonymi siłami entropii. Mniej więcej w Polsce mamy tak samo. Robię wszystko, żeby ich pokonać. Jeśli trzeba będzie zabijać, to będę zabijał. Jeśli będę potrzebował twojego ciała, to wezmę je sobie. Wiesz co, musimy się zbierać. Kurwa. Jeszcze nie rozumiesz. Ale przyjdzie na to czas. Spójrz. O rany, ludzie, powiem wam tak, niezłe szambo. Spierdzielam z tej całej Pacyfiki. To jest dobry koks. Po prostu. Dawaj samochód.